Witam Was bardzo serdecznie w naszej serii filmów poradnikowych o urządzeniach sztil pomocnych w pracach ogrodowych i domowych. Ponieważ sezon kominkowy już trwa, zaprezentuję Wam dzisiaj nową serię pilarek spalinowych sztil. Najnowsza seria pilarek spalinowych sztil MS-162, 172, 182 oraz 212 to urządzenia doskonale dopasowane do potrzeb użytkowników. Dopracowana konstrukcja zapewnia pilarkom optymalną wydajność oraz wszechstronne zastosowanie, od cięcia drewna opałowego do przycinania drzew owocowych. Omówmy teraz poszczególne modele. MS-162 to najmniejsza pilarka z prezentowanej serii. Waży tylko 4,5 kg, posiadając jednocześnie 1,6 koni mechanicznych mocy. Pilarka MS-172 posiada większą moc, 1,9 koni mechanicznych przy takiej samej wadze. Ponadto MS-172 występuje w wersji CBS z błyskawicznym napniaczem łańcucha oraz systemem ErgoStart ułatwiającym uruchomienie urządzenia. Pilarka MS-182 posiada 2,2 konie mechanicznych przy wadze 4,6 kg. MS-212 posiada 2,4 konie mechaniczne mocy przy wadze 4,6 kg. Ten model występuje również w wersji CBE. Do tego urządzenia możemy zastosować prowadnice o długości 40 i 45 cm. Wszystkie urządzenia posiadają w standardzie system antywibracyjny oraz przełącznik wielofunkcyjny, który powraca do pozycji pracy automatycznie po wyłączeniu. Dzięki temu urządzenie możemy od razu uruchomić, gdy jest rozgrzane. W nowej serii pilarek został zastosowany ulepszony system filtracji powietrza. Do nowej serii pilarek możemy zakupić dedykowane zestawy serwisowe, w skład których wchodzą świeca zapłonowa, filtr paliwa oraz filtr powietrza. Aby przystąpić do pracy prezentowanymi urządzeniami, należy uzupełnić je mieszanką paliwa z dedykowanym olejem Stihl w stosunku 1:50 oraz olejem do łańcuchów. Następnie należy napiąć łańcuch do odpowiedniego poziomu. Podczas pracy pilarkami spalinowymi należy zadbać o bezpieczeństwo. Dlatego niezbędne będą ubrania antyprzecięciowe, rękawice, ochrona oczu i słuchu. Po zakończonej pracy należy poluzować łańcuch, wyczyścić filtr powietrza oraz wyczyścić zestaw nący i zlać resztę paliwa w przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w opisie pod filmem. Zapoznaj się z pozostałymi materiałami dostępnymi na naszym kanale. Subskrybuj kanał Stihl Polska, aby być na bieżąco.